Witam serdecznie wszystkie raki, skorpiony i ryby, czyli znaki żywiołu wody. Bardzo serdecznie witam również innych słuchaczy. Oczywiście jest to również wróżba nie tylko dla znaków horoskopów rak, skorpion, ryba, ale również ascendentów. Jeśli macie ascendenty w tych właśnie znakach, to również jest ta wróżba dla Was. Kochani nowi słuchacze, którzy zaglądacie tutaj pierwszy raz i którzy znaleźliście mój kanał właśnie dzisiaj, właśnie teraz, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Dostaniecie od YouTube'a codzienne powiadomienia o filmikach z wróżbami za darmo. Owszem, wróżby są kolektywne. Natomiast wszystkich Państwa, którzy chcą wróżby indywidualne, zapraszam serdecznie na mój adres e-mailowy loelia.orakel@gmail.com. Wtedy napiszę Wam o warunkach wróżby. Wróżby prywatne, indywidualne odbywają się na podstawie daty urodzenia i zdjęcia. Oczywiście wchodzą tylko w Waszą osobistą, prywatną tematykę, dotyczą Waszego konkretnego problemu. Kochani Państwo, zapraszam. Zapraszam również do komentowania aktywnego. Nieraz wystarczy tylko jeden smajlik mi wysłać i już mamy wymianę energii. Już wiem, że jesteś na moim kanale, że oglądasz moje filmiki, co mnie bardzo cieszy. Również proszę o kciuczki w górę, czyli lajki. To wszystko jest po to, by była między nami interakcja i byśmy mieli wymianę energetyczną, bym widziała, że nie robię filmików dla siebie, tylko właśnie, że Państwo słuchają, oglądają, reagują, czekają na nowe tematy. Dziękuję serdecznie. Bez Was nie ma sensu, bym nagrywała te wróżby. Robią to dla Was, więc proszę Was o interakcję. Dobrze, zacznijmy, kochani, od kart Lenormanda dla raka. Dla raka proszę o wskazówki i rady na miesiąc grudzień. Proszę o wskazówki i rady dla raka na miesiąc grudzień. Proszę o wskazówki dla raków na miesiąc grudzień. Proszę o wskazówki dla raków na miesiąc grudzień. Sprawy jakieś związkowe. Kochani, sprawy związkowe, które potoczą się w grudniu dobrze, niemniej jednak pod warunkiem, że się wreszcie zdecydujecie na jakąś jedną konkretną opcję, na jakąś drogę. Na razie widzę tutaj dwie drogi, czyli możliwość wyboru pomiędzy jedną a drugą ewentualnie osobą, jedną i drugą decyzją. Wszystkie sprawy potoczą się dobrze, jeśli się zdecydujecie konkretnie na jedną z tych opcji, tak? Być może macie dwóch partnerów do wyboru, być może nie wiecie, czy odejść, czy zostać. Lecz powinniście w grudniu, proszę, podjąć decyzję, raki. I wtedy rozwiną się sprawy bardzo dobrze związkowe właśnie, ponieważ mamy pierścionek, czyli rozwój związku pozytywny. Tutaj jeśli podejmiecie decyzję, to rozwiną się Wasze emocjonalne tutaj marzenia, spełnienie emocjonalne. Widzicie, drzewo się rozrasta, tak? Leczą się wszystkie jakieś stare tutaj niesnaski, które były, czy problemy, czy kryzysy. Wszystko to się wyleczy. Niemniej jednak na razie taka ta dwoistość tutaj właśnie wyboru, takie to niezdecydowanie, wahanie się nie wnosi nic nowego, więc proszę w grudniu, raki, podejmijcie jakąś decyzję. Tak samo dla wszystkich Państwa, którzy nie pytają o sprawy związkowe, tylko finansowe i zawodowe. Sprawy kontraktów, nowych umów, awansu, nowych projektów potoczą się dobrze, jeśli podejmiecie oczywiście stosowną i racjonalną, dobrą decyzję. Jeśli macie tu jakieś dwie prace, dwie umowy do wyboru, dwie możliwości do wyboru, zdecydujcie się na jedną z nich, oczywiście na tą lepszą i
tutaj rozrosną się Wasze finanse, Wasze możliwości, Wasza kreatywność być może. Wszystkie problemy, które były, jakieś chore tam sprawy, przypuśćmy długi, czy problemy finansowe, czy jakieś problemy, wyleczą się, uzdrowią i finanse się polepszą lub sytuacja w pracy, niezależnie jak, o jaką to chodzi, tak? Czy współpracę z innymi, czy po prostu nową, lepszą umowę, czy stałą umowę, tak? Tu się wszystko umocni, ulepszy. Zobaczmy jeszcze kartę Tarota. Proszę o wskazówkę kart Tarota dla raków. Proszę o wskazówkę kart Tarota dla raków. Proszę o wskazówkę kart Tarota dla raków. Tak, podjęcie decyzji. Widzicie, jak karty ze sobą rozmawiają, korespondują. Zobaczcie, kochani, podjęcie decyzji i zrobienia kroków w przód. Tego Wam życzę właśnie w grudniu, byście się zdecydowali. Już niby wiecie, co chcecie, już niby podjęliście decyzję, już niby chcecie ruszyć właśnie w kierunku polepszenia się sytuacji, natomiast stoicie jeszcze w miejscu, tak? Nie zrobiliście jeszcze kroku, więc jeszcze pasywność, więc ta karta mówi o tym, że macie zrobić krok do przodu, że macie się zdecydować, wziąć wszystkie sprawy w swoje ręce i pójść tutaj w nowe, tak? Nowe plany. Aktywnie, ogniście, bardzo tutaj kreatywnie, bardzo widzicie tutaj ten ogień, czyli bardzo jak to się mówi, no aktywność i energiczność jest ważna, tak, do działania, czyli w grudniu te aspekty są ważne do działania, kochane raki. Dziękuję rakom, zapraszam skorpiony. Wszystkie skorpiony horoskopowe lub ascendencjalne, proszę teraz wysłuchać właśnie tych wskazówek od kart. Proszę o wskazówkę dla skorpionów. Proszę o wskazówki i rady na miesiąc grudzień dla skorpionów. Proszę o wskazówki i rady na miesiąc grudzień dla skorpionów. Proszę o wskazówki i rady na miesiąc grudzień dla skorpionów. O la la. Skomplikowane coś jest u Was, kochani, jakieś sprawy niewyjaśnione, zagmatwane, zawirowane lub jakaś intrygantka, osoba, która intryguje lub kochanka na trzecią osobę, tak? Tutaj się jakaś może rywalka wkręciła. Sprawy, które mają pójść dobrze, które się mają dobrze rozwinąć, tutaj są skomplikowane jednak, zagmatwane, niejasne, chore, toksyczne, poprzez tutaj jakąś, nie wiem, czy jakąś właśnie intrygantkę, rywalkę, czyli kochankę, czy jakąś osobę, no kobieta, tutaj mówi ta osoba o kobiecie w Waszym wieku lub młodszej, o ciemnych włosach, do ramion lub dłuższych, która intryguje, jest fałszywa, no zagmatwane sprawy, tak, poprzez tą osobę, lub nałogi. Sprawy, które mają się wyjaśnić, dobrze rozwinąć, są zagmatwane poprzez, skomplikowane właśnie, zakręcone poprzez nałogi, poprzez jakieś tutaj, nie wiem, no poważne problemy, czy zdrowotne również, tak? I te sprawy powinny być wyjaśnione, ponieważ jest dużo jeszcze spraw niewyjaśnionych pod osłoną nocy, czyli sekretnych. Są jakieś głębokie uczucia, owszem, ale sprawy są bardzo skomplikowane. Jest tęsknota, jest rozmyślanie, jest dużo tajemnic niewyjaśnionych, nieklarownych spraw między Wami. No i oczywiście tutaj karta szczęścia, czyli marzycie o szczęściu, niemniej jednak to szczęście jest jakieś toksyczne. Toksyczny być może partner, toksyczna relacja, duża zazdrość, duża, nie wiem, czy właśnie, czy uzależnienia, czy trójkowy
związek, tak? Z jakąś rywalką tutaj na boku. Oczywiście, kochani, mówię do skorpionów, wszyscy ci, którzy pytają o zawód, finanse, tutaj też sprawy skomplikowane, jakieś intrygi, fałsz, uwaga, opóźnienia, tak? No i tutaj sprawy, które muszą się wyjaśnić, ponieważ dużo nieklarownych spraw, byście właśnie byli w zawodzie czy finansach szczęśliwi. Na razie jest tutaj właśnie jakieś intryganckie, toksyczne są energie. Te energie w grudniu trzeba koniecznie tutaj wyjaśnić, tak? By nie wejść w jakieś tutaj większe komplikacje. Czyli wyjaśniamy te sprawy, o kogo chodzi, to Boże się domyślacie. Czy osoba jakaś intrygująca na miejscu pracy, czy jakieś problemy finansowe, długi, gdzie się w problemy wtrążyliście po prostu, no wpadliście w jakieś problemy, w jakieś długi. Czy jesteście w związku z toksyczną osobą, czy jesteście w związku z partnerem, który emocjonalnie sobie troszeczkę zagrywa, ponieważ ma na boku kochankę. Wszystkie te sprawy mi się tutaj pokazują u skorpionów, więc najwyższy czas, byście były w grudniu szczęśliwe, by wyjaśnić te wszystkie fałszywe tutaj toksyczne sytuacje. O tym mówią i radzą Wam karty skorpiony. Zobaczmy kartę Tarota. Jakaś osoba młoda, kielichów. Osoba młoda, która może być was zakochana lub którą spotkacie. Tak młoda, niedoświadczona, no powiedzmy sobie jakiś taki niedojrzały człowiek emocjonalnie, duchowo, tak, który jest zakochany, no wisi głową w chmurach, mówi o miłości, natomiast nie umie po prostu widocznie dojrzale działać. Być może jesteście w młodszej osobie zakochane, która was tutaj troszeczkę, nie wiem, czy manipuluje, czy nie wiem, czy ma jakieś inne problemy tutaj, tak? Czy są problemy ewentualnie właśnie tutaj nałogów, zazdrości, no nie wiem, kochanki, trzeciej osoby, tak? W związku. W każdym bądź razie być może jesteście zakochane w takiej młodszej osobie, gdzie związek nie jest łatwy. Natomiast może to być też wasz rówieśnik lub jeśli jest to osoba starsza, w której jesteście zakochane, nie jest to jednak osoba dojrzała do poważnego związku. I to trzeba wyjaśnić, bo emocje tutaj są, pływają, tak, są głębsze emocje. Zresztą ta karta też to pokazała. Natomiast jest jakiś człowiek tutaj niedojrzały, jakaś niedojrzałość emocjonalna. To trzeba wyjaśnić, by być szczęśliwym. Dziękuję serdecznie skorpionom i zapraszam wszystkie ryby. Proszę o wskazówki i rady na miesiąc grudzień dla ryb. Proszę o wskazówki i rady na miesiąc grudzień dla ryb. Proszę o wskazówki i rady na miesiąc grudzień dla ryb. Proszę o wskazówki i rady na miesiąc grudzień dla ryb. Proszę o wskazówki i rady na miesiąc grudzień dla ryb. Proszę, ojej. Tutaj ktoś, jakiś przyjaciel wyśle rybom wiadomość lub jakiś bliźniaczy płomień bratnia dusza, raczej bratnia dusza, partner bratnia dusza, lojalny, wierny, na którego można liczyć, wyśle Wam wiadomość. Ta wiadomość przyjdzie szybko, niebawem, tuż, już, tak? Za parę dni, za parę chwil przyjdzie jakaś wiadomość od przyjaciela, czy kogoś z przeszłości, czy Waszego ex, czy Waszej bratniej duszy, czy po prostu jakiegoś przyjaciela dobrego, na którego możecie liczyć. I tutaj, wow, ta wiadomość mówi o tym, że coś się zakończyło między Wami, ale coś ma się odnowić i przetransponować, czyli zmienić, tak, radykalnie. Tutaj będzie jakiś nowy początek, powrót, nowy początek, zmartwychwstanie, nowa szansa, nowy rozdział, powiedzmy, tak? I tutaj zaproszenie na randkę, na uroczystość, na spotkanie, na rozmowę, wiadomość już drugi raz, czyli dwie karty wiadomości i miłe, sympatyczne rozmowy, spotkania, mile spędzony czas, niespodzianka, być może wizyta nawet, tak? Czy zaproszenie na ucztę,
no po prostu na bardzo miły czas razem, spędzony ze sobą, czyli coś, co znowu się zacznie, jakby zmartwychwsta, odnowi się, zmartwychwstanie, ale warunkiem jest tutaj duża transformacja, czyli nie możemy postępować z tą osobą, która do nas wróci, która przyjdzie z wiadomością, z chęcią, tak, spotkania, komunikacji, nie możemy postępować tak jak wcześniej, ponieważ to było złe, to umarło, to zostawiamy, to puszczamy i naradza się ta relacja na nowo, czyli na nowych warunkach, musi się przetransponować, żeby w ogóle miała rację bytu. Czyli pamiętajcie o tym, jeśli dostaniecie jakąś szansę od losu w grudniu, że ktoś tutaj wróci, nie? Czy wasz jakiś dobry przyjaciel, czy jakiś ex, czy jakiś partner właśnie, który jest dla was bratnią duszą, to dajcie mu szansę, niemniej jednak postępujcie inaczej. Nauczcie się na błędach, nie popełniajcie tych samych błędów w przeszłości. Dobrze, proszę o wskazówkę kart tarota dla ryb. Proszę o wskazówkę kart tarota dla ryb. Ta sama karta nam wyszła co w grupie poprzedniej. Więc chęć działania. Na razie zastanawialiście się pasywnie, natomiast teraz należy zrobić krok do przodu i działać, konkretnie działać, by coś zmienić, by coś polepszyć, by coś inaczej właśnie tutaj w partnerstwie być może zbudować. Także tutaj odwaga, energia, aktywność do działania, do podjęcia następnych kroków. Jeszcze wspomnę, że wszyscy Państwo, którzy nie pytają o sprawy miłosne, jeśli pytacie o sprawy zawodowe lub finansowe, polepszenie tych spraw, to te karty dla ryb mówią o tym, że tu będzie jakaś dobra informacja, że jeśli coś się skończyło, jak nie wiem, być może skończyliście jakąś jedną pracę, czy jakaś jedna umowa się Wam skończyła, to coś narodzi się nowego. Być może jakiś przyjaciel Wam może pomóc, lub jakaś osoba przyjazna Wam, zaufana, wyśle Wam wiadomość lub powie Wam coś ważnego, informacja jakąś da, by zacząć coś tutaj w grudniu na nowo, być może jakaś nowa praca, zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, niespodzianka, zaproszenie, miłe rozmowy, miłe tutaj spotkania. Więc tutaj chodzi o to, by energicznie, aktywnie działać, by charyzmatycznie właśnie tutaj ogniście wręcz wziąć sprawy w swoje ręce, nie bać się pierwszego kroku, nie bać się pójść w nieznane i właśnie zacząć coś nowego. Narodzi się tutaj widocznie w grudniu jakaś nowa szansa. Przyjaciele, zaznaczam, przyjaciele lub jeden przyjaciel może Wam w tym pomóc. Dziękuję serdecznie rakom, skorpionom i rybom, czyli dziękuję kochani wszystkim znakom żywiołu wodnego. Życzę Wam oczywiście najwspanialszego miesiąca grudnia, końca roku, tego turbulentnego roku 2021. Na tym teraz skończyłam wróżby dla horoskopów na miesiąc grudzień. Następne ciekawe wróżby będą, co przyniesie nam następny rok i tak dalej, więc co wydarzy się w najbliższym czasie, czyli na początku następnego roku. Zapraszam wszystkich Państwa na mój kanał. Codziennie są nowe tematy, nowe wróżby. Proszę o nowe subskrypcje i zapraszam również na wróżby indywidualne. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.